Nazywam się Aneta Wieczorek i witam w dzisiejszej audycji. Każdego roku 27 października obchodzimy Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego, zatwierdzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury UNESCO na konferencji generalnej w 2005 roku. Na tę okoliczność w ramach cyklu Kartka z kalendarza zamieściłam na fanpage'u Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich odpowiedni post informujący o tym wydarzeniu. A z uwagi na to, że jestem pasjonatką sztuki filmowej, postanowiłam nagrać odcinek specjalny podcastu Sukcesologia. Odcinek, którego głównymi bohaterami będą inspirujące filmy, które podzieliłam na kilka kategorii. Jednak zanim przejdę do polecania kolejnych tytułów, chciałabym powiedzieć parę słów o dziedzictwie audiowizualnym. Materiały audiowizualne pozwalają nie tylko obserwować minione wydarzenia i wsłuchiwać się w głosy z przeszłości, ale też tworzyć historie, które służą informacji i rozrywce. To coś znacznie więcej niż tylko obraz i dźwięk oraz nośniki, na których te treści zostały utrwalone. To dobro wspólne społeczeństwa, element kultury, tożsamości, świadectwo historii oraz wyobraźni i ludzkiej wrażliwości. Pierwszy Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego odbył się 27 października 2007 roku. Celem tej inicjatywy jest uświadomienie ludziom, jak ogromny wpływ na wiedzę oraz wyobrażenie o ważnych wydarzeniach mają filmy, a także podkreślenie wkładu pracy specjalistów oraz instytucji zajmujących się ochroną audiowizualną i konserwacją dla kolejnych pokoleń. Zainspirowana tą dzisiejszą okazją oraz wpływem sztuki filmowej na kulturę i na odbiorcę, przygotowałam dla Was, drodzy słuchacze, zestawienie inspirujących filmów, które podzieliłam według różnych kategorii. Zacznę od tego, że pierwsza ceremonia wręczania Oscarów odbyła się 16 maja 1929 roku w Hollywood Roosevelt Hotel, z dala od publiczności i składała się z 12 kategorii, oprócz dwóch wyróżnień specjalnych. Ja, chcąc pozostać w tematyce oscylującej wokół kariery zawodowej, stworzyłam 7 kategorii wpisujących się w definicję sukcesu i warunkujących osiągnięcie go oraz 2 wyróżnienia specjalne, które koniecznie trzeba w sobie wypracować przed wkroczeniem na rynek pracy i w ogóle w życiu, by łatwiej się żyło. A zatem? Kategoria pierwsza. Samoakceptacja i poczucie własnej wartości. Bo nigdy nie można wątpić w siebie. Zawsze warto być sobą i przede wszystkim trzeba być z tego dumnym. Doskonałym przykładem jest film Jestem taka piękna. Główna bohaterka każdego dnia ubolewa nad tym, że jest przeciętna i w Nowym Jorku, mieście pięknych i bogatych, gdzieś między sezonowymi trendami, wpatrywaniem się w okładki magazynów, swoimi kompleksami, szukaniem pracy i marzeniami, próbuje odkryć lepszą wersję samej siebie. Pewnego dnia, w trakcie treningu na siłowni, spada z roweru treningowego i uderza się w głowę. Gdy po dłuższej chwili odzyskuje siły i spogląda w lustro, wydaje jej się, że widzi zupełnie inną osobę. Siebie, ale w takim wydaniu, o jakim zawsze marzyła. Automatycznie wzrasta jej pewność siebie, odwaga do działania i staje się świadomą swojej wartości kobietą. Zaczyna robić wrażenie na przypadkowych osobach, na swoim nowym chłopaku i na atrakcyjnej szefowej wielkiej firmy kosmetycznej. Problem jednak tkwi w tym, że wizualnie nie zmieniła się wcale i w oczach całego świata wciąż pozostaje tą samą osobą. Ta komedia jest pełna nieprzewidzianych zwrotów akcji. Choć humor prezentowany na ekranie w niektórych momentach nie każdemu przypadnie do gustu. I to nie tylko bajka o brzydkim kaczątku, które staje się pięknym łabędziem, ale przede wszystkim opowieść o współczesnym świecie, gdzie wygląd fizyczny bardzo często bywa ważniejszy niż wnętrze. Dlatego warto stać się odpornym na hejt, pokochać siebie, zrozumieć, że każdy człowiek jest piękny, tylko na swój sposób i obejrzeć ten film,
Polecam, zwłaszcza dziewczynom. Kategoria druga. Edukacja. A przy tym wierność swoim ideałom. Zacznę od prawdziwej perełki i jednego z moich ulubionych filmów, który wciąż uważany jest za jeden z ważniejszych tytułów w historii kina. Oglądałam go kilka razy i niezmiennie zawsze mnie zachwyca. Choć współczesne kino znacznie różni się od tego sprzed lat, a technologia mocno pognała do przodu, Stowarzyszenie Umarłych Poetów jest ponadczasowe i nadal aktualne, bo o tym filmie mowa. I już nawet nie chodzi o to, że Robin Williams doskonale wcielił się w rolę profesora Johna Keatinga, czy o świetny scenariusz Toma Shulmana, ani o to, że ten sam reżyser, Peter Weir, ma na swoim koncie takie filmy jak Piknik pod wiszącą skałą, czy chociażby Truman Show, który uwielbiam, ale o całokształt. Po prostu. Akcja opowieści toczy się w 1959 roku w elitarnej Akademii Weltona. Pojawienie się nowego profesora wprowadza chaos, bo w męskiej szkole, która uznaje tradycyjne zasady, tylko niektórzy zaczynają nabierać odwagi i buntować się. Młodzi chłopcy, zainspirowani nietypowymi lekcjami poezji i opowieścią o dawnym stowarzyszeniu, wznawiają jego działalność i w tajemnicy przed innymi rozpoczynają spotkania w jaskini. W każdym po kolei dokonują się zmiany, zarówno intelektualne, jak i emocjonalne. Uczniowie, zainspirowani nieżyjącymi autorami, chcą żyć, myśleć i robić inaczej. Niestety jeden z nich popełnia samobójstwo. Jeśli interesuje Was, dlaczego to zrobił, koniecznie obejrzyjcie ten niezwykle inspirujący film, który poza tym, że zachęca do tego, by być wiernym sobie, pokazuje też, że czasem warto rozmawiać i wysłuchać argumentów drugiej strony, a nie podążać ślepo za autorytetami. Jeśli ktoś czuje się inny, bo jego ideały są sprzeczne z tym, co promuje współczesny świat popkultury, również powinien go obejrzeć. Drugi tytuł to Młodzi Gniewni. Dramat oparty na faktach. Była oficer Marines Luann Johnson, w tej roli znakomita Michelle Pfeiffer, obejmuje posadę nauczycielki w jednej ze szkół w Los Angeles, gdzie dostaje najtrudniejszą klasę. Uczniowie nie są zainteresowani edukacją, jednak główna bohaterka nie ugina się pod ciężarem piętrzących się problemów z młodzieżą. Nie poddaje się, tylko za wszelką cenę chce zmienić ich nastawienie, by zapewnić im łatwiejszy start w przyszłość. Z biegiem czasu zyskuje ich zaufanie, a nawet sympatię. Jednak jej niekonwencjonalne metody nauczania budzą dezaprobatę przełożonych. Z tego filmu pochodzi kultowy utwór Coolio, Gangsta's Paradise. I jeszcze jeden film z tej kategorii, Pan od muzyki. Historia nauczyciela, który zaczyna pracę z trudną młodzieżą w szkole z internatem, gdzie rządzi okrutny dyrektor stosujący bezwzględne metody wychowawcze. Pan od muzyki zakłada chór i zdobywa nie tylko zaufanie, ale i poprzez muzykę serca młodych uczniów. W przeciwieństwie do poprzedniego wychowawcy, który na fali negatywnych emocji rzucił pracę. Ten film porusza, poucza i daje nadzieję. Uświadamia, że czasem wystarczy jeden człowiek z odpowiednim podejściem, by zmienić wszystko na lepsze. I zarazem pokazuje, że warto mieć w życiu cel. I że nawet ktoś spisany na straty, w tym przypadku trudna młodzież, ma w sobie dobro i talent. Atutami filmu są też przepiękna muzyka, niosąca ogromne pokłady delikatności, dziecięcej naiwności i prawdziwego wzruszenia. Muzyka, dzięki której przekaz jeszcze silniej trafia do odbiorcy, oraz piękne zdjęcia i cała stylistyka vintage. Jeśli ktoś, tak jak ja, jest wielbicielem retro klimatów, będzie zachwycony. Kategoria trzecia. Rozsądek i konsekwencja. Zmarły w 2015 roku profesor Władysław Bartoszewski powtarzał, że warto być przyzwoitym. Filmy, które dodałam do tej kategorii,
idealnie wpisują się w te słowa. Pierwszy to jeden z najważniejszych filmów lat 80. Wall Street, czyli opowieść o chciwości i moralności za pieniądze, która zachwyca perfekcyjnym doborem aktorów. Przede wszystkim genialny Michael Douglas, którego absolutnie uwielbiam. W roli Gordona Gekko jest przejmująco autentyczny. Charlie Sheen jako Bad Fox, młody, łatwowierny makler giełdowy, i Martin Sheen jako ojciec Bada, próbujący przemówić synowi do rozumu. Kiedy Bad wspina się po kolejnych szczeblach kariery w firmie Gordona Gekko, wydaje mu się, że świat stanął przed nim otworem. Nie dostrzega, że stał się marionetką. Wszystko jednak komplikuje się, gdy charyzmatyczny rekin biznesu chce sprzedać po kawałku Blue Star, firmę, w której pracuje ojciec Bada. Co okaże się cenniejsze? Luksusowe życie? Czy rodzinne wartości? Chciwość jest dobra. Chciwość działa. Chciwość jest w porządku. Chciwość oczyszcza, uszlachetnia i ucieleśnia ducha ewolucji. Chciwość w każdej formie, chciwość życia, pieniędzy, miłości, wiedzy doprowadziła do rozwoju ludzkości. Mówi w jednej ze scen filmu kierowany rządzą zysku Gordon Gekko. Film Olivera Stone'a powstał w 1987 roku, w czasie gdy Ameryka przeżywała okres skandali w świecie finansowym. Doskonale oddawał atmosferę gorączki finansowej, która ogarnęła inwestorów. Miał być wówczas potępieniem chciwości świata finansów, a finalnie stał się inspiracją dla całego pokolenia maklerów. Stworzona przez nagrodzonego Oscarem Michaela Douglasa postać stała się ikoną bezwzględnego kapitalisty. Drugi film, który chcę polecić i do którego sama wracam, to Więzień Brubaker. Henry Brubaker podejmuje pracę jako nowy naczelnik więzienia stanowego w Wakefield, gdzie wcześniej podszywa się pod zwykłego więźnia, dzięki czemu staje się świadkiem okrucieństwa i korupcji pośród strażników. Mimo wszystko stara się być zintegrowany ze swoim światopoglądem i zasadami, a jeśli godzi się na kompromisy, to tylko, jak sam stwierdził, w obrębie strategii. W tej roli jeden z najwybitniejszych aktorów Hollywood, Robert Redford. Ten film cechuje się nie tylko rewelacyjną grą aktorską, ale przede wszystkim przesłaniem, że zawsze trzeba walczyć o prawdę i żyć w zgodzie z własnym sumieniem oraz ustanowioną przez siebie hierarchią wartości. Jeśli lubicie więzienne klimaty, polecam też film nakręcony na podstawie książki mistrza horrorów Stephena Kinga, czyli Skazani na Shawshank. W rankingu najlepszych filmów świata na Filmwebie ten tytuł niezmiennie jest na pierwszym miejscu. Kategoria czwarta. Determinacja. Oparta na faktach historia o samotnej matce, która wybłagała pracę w kancelarii prawniczej, gdzie skierowano ją do archiwizacji dokumentów i dzięki temu wykryła poważną aferę, w którą zamieszany był wielki koncern, czyli Erin Brockovich. I choć tytułowa Erin nie miała wykształcenia prawniczego, wiedziona intuicją i niezwykłym uporem, zrobiła research i udowodniła, że gigant energetyczny świadomie zatruwa wodę i doprowadza okolicznych mieszkańców do poważnych chorób. Brawurowa kreacja aktorska Julie Roberts w tym filmie przyniosła jej Oscara. Z kolei Erin Brockovich z kobiety ledwo wiążącej koniec z końcem przeistoczyła się w celebrytkę środowiska prawniczego i jedną z najważniejszych aktywistek działających na rzecz ochrony środowiska. I drugi film, Billy Elliot. Tytułowy Billy to wrażliwy chłopiec wychowywany w surowej atmosferze. Rygorystyczny ojciec, chcąc zrobić z niego twardziela, zachęca go do trenowania boksu. Jednak Billy, zafascynowany tańcem, rozpoczyna naukę pod okiem profesjonalnej nauczycielki. Jeśli lubicie filmy o zmaganiach z przeciwnościami losu albo szukacie motywacji do realizowania swojej pasji, to ten film jest dla Was. Zobaczycie, jak wiele trzeba znieść, jak wiele odrzucić i jak bardzo trzeba być zdeterminowanym w życiu, by odnieść sukces.
Kategoria piąta. Odwaga, by spełniać marzenia i walczyć o nie. Sekretne życie Waltera Mitty z Benem Stillerem w roli głównej. Tytułowy bohater to marzyciel, który na co dzień ucieka w świat własnej wyobraźni, pracuje w magazynie Life i wiedzie spokojne życie. Gdy w pewnym momencie jego kariera staje pod znakiem zapytania, w poszukiwaniu zagubionej fotografii decyduje się wyruszyć w podróż, która zamienia jego dotychczasowe wizje w rzeczywistość. Jeśli przytłacza Was rutyna, czujecie się uwięzieni w pułapce codzienności i jesteście gotowi, by podjąć ryzyko w walce o lepsze jutro, ale brakuje Wam motywacji, obejrzyjcie ten film. To świetna propozycja dla tych, którzy chcą złamać stereotyp, poczuć się wolni i pragną od życia czegoś więcej. Albert Camus, francuski pisarz i laureat Nagrody Nobla, powiedział kiedyś: tak bardzo kochamy marzenia, że boimy się je realizować. Z pewnością ten cytat nie dotyczył człowieka, którego życie było inspiracją do stworzenia filmu Bogowie. Film w reżyserii Łukasza Palkowskiego to biografia znanego polskiego kardiochirurga, profesora Zbigniewa Religi. To opowieść o człowieku, który miał odwagę, by walczyć o swoje marzenia, nie bał się sprzeciwić władzy czy swoim mentorom i dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu serca. Film pokazuje, że jeśli naprawdę w coś się wierzy i ma cel, do którego się dąży, to nic nie jest w stanie stanąć na przeszkodzie w jego realizacji. Kategoria szósta. Pasja, siła i samodyscyplina. Prawdziwa historia, czyli poruszająca opowieść o pasji i pogoni za marzeniami. Bart Monroe postanawia pobić rekord prędkości na swoim motocyklu z lat 20. Zadanie nie jest proste, gdyż jedynym miejscem na Ziemi, gdzie mógłby to zrobić, jest Bonneville w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Aby się tam dostać, będzie musiał przebyć długą podróż pełną niewyobrażalnych zdarzeń. Ale w końcu czego nie robi się dla własnej pasji? Motto "wiara przenosi góry" w tym filmie okazuje się mieć wyjątkową siłę rażenia. To najlepsza rola, jaką zagrałem, stwierdził w jednym z wywiadów wybitny aktor Anthony Hopkins, który wcielił się w główną rolę. Chcecie się przekonać, czy rzeczywiście? Obejrzyjcie ten film. Drugi film to Frida. Opowieść o burzliwym życiu wspaniałej meksykańskiej artystki Fridy Kahlo, która zasłynęła nie tylko dzięki niebywałemu talentowi do malowania, ale także bogatej osobowości. Jej wizerunek jest wciąż obecny w popkulturze. Jeśli kogoś, tak jak mnie, zachwycają obrazy Fridy, powinien obejrzeć ten film. Warto też chociażby dla Salmy Hayek, która w tytułowej roli była rewelacyjna. I przede wszystkim powinni go obejrzeć wszyscy, którzy bezpodstawnie narzekają na swój los. Życie Fridy bowiem było wypełnione po brzegi bólem, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. A mimo to dzielnie walczyła z cierpieniem, znosząc kolejne operacje, radząc sobie z niespełnionym pragnieniem macierzyństwa czy zdradami męża. I przeszła do historii. Te dwie propozycje pokazują, że warto mieć pasję w życiu i pasję do życia. Kategoria siódma. Wyobraźnia i ryzyko. Obowiązkowa pozycja w tej kategorii to The Social Network. Film, który mówi o tym, że aby odnieść sukces, trzeba wyjść poza strefę komfortu. Zainspirowany biografią Marka Zuckerberga, twórcy najpopularniejszego na świecie serwisu społecznościowego, czyli Facebooka. David Fincher, reżyser, zbudował fabułę na kanwie dwóch spraw sądowych. Pierwsza dotyczyła oskarżeń o kradzież pomysłu na samą stronę, a drugą wytoczył były przyjaciel i biznesowy partner głównego bohatera. Z tych dwóch wątków wyłania się geneza powstania Facebooka. Od zwykłej strony, poprzez pierwszą skromną sieć uczelnianą,
po globalnego giganta. Jeśli macie plan na siebie, ale boicie się podjąć odważną decyzję, sięgnijcie po ten tytuł. O sile wyobraźni i o umiejętności czerpania natchnienia opowiada też film Marzyciel z moim ulubionym aktorem w roli głównej. Johnny Depp wciela się w postać Jamesa Barry'ego, autora Piotrusia Pana. Historia przyjaźni z wdową i jej czterema synami nadaje sens jego życiu, a dla odbiorcy staje się przesłaniem ukazującym, jak żyć i zmagać się z szarą rzeczywistością. Ostatnia scena filmu ukazuje Jamesa siedzącego w towarzystwie Petera na parkowej ławce i sugestywnie podkreśla siłę wyobraźni. Gdy w kontekście zmarłej matki padają słowa: ona jest tutaj i jest na każdej stronie twojej wyobraźni. Bo wyobraźnia to nie tylko domena kreatywności, ale też potężna możliwość współgrania z pamięcią i czynienia pięknych chwil oraz ukochanych osób nieśmiertelnymi. Na uwagę zasługuje też piękna, niezwykle melodyjna ścieżka dźwiękowa, którą skomponował polski kompozytor Jan Kaczmarek. I wreszcie dwa wyróżnienia specjalne, czyli cechy, które pomagają nie tylko odnieść sukces w sferze zawodowej, ale też czerpać radość z życia, czyli po pierwsze pozytywne nastawienie i po drugie wiara we własne możliwości. Film skupiający się na pozytywnym nastawieniu to Jestem na tak, komedia z Jimem Carreyem. Główny bohater jest urodzonym pesymistą. Pewnego dnia na spotkaniu stowarzyszenia, którego ideą jest pozytywne myślenie o sobie i swoim otoczeniu, poznaje człowieka, który namawia go do rewolucyjnej zmiany stylu życia. Od tej pory Carl Allen na wszystkie pojawiające się w jego życiu propozycje odpowiada tak. Taka postawa prowadzi do rozmaitych zdarzeń, nierzadko z zabawnym skutkiem. Bo wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem w walce z przeciwnościami losu jest stosowanie umiaru i niepopadanie w skrajności. Jednak film niesie istotne przesłanie, że każdy może zmienić swoje życie na lepsze, jeśli tylko będzie do niego pozytywnie nastawiony, bo nastawienie myśli na pozytywne tory wprawia człowieka w entuzjastyczny nastrój, a optymizm wiąże się z wydzielaniem przez organizm hormonów szczęścia, czyli endorfin, które pobudzają do działania. Zatem, drodzy słuchacze, pielęgnujcie w sobie wypracowany nawyk pozytywnego myślenia, bo na pewno nie chcecie, żeby wasze życie kiedykolwiek zaczęło przypominać scenariusz popularnego serialu Czarne lustro. I na zakończenie wiara we własne możliwości, bez której trudno będzie doprowadzić jakiekolwiek przedsięwzięcie w życiu do szczęśliwego zakończenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o karierę, czy inne aspekty, wiara jest kluczowym fundamentem, na bazie którego buduje się sukces. Tutaj, według mnie, idealnym przykładem jest film krótkometrażowy Cyrk motyli, który, podobnie jak Jestem taka piękna, uświadamia widzowi problem braku akceptacji samego siebie. O czym opowiada? O trupie artystów, która podróżuje po Ameryce. Głównym bohaterem jest Will, młody mężczyzna, który nie posiada kończyn. Pewnego dnia spotyka na swojej drodze ludzi, dzięki którym zacznie pracować nad sobą, zmieni postrzeganie świata i przede wszystkim siebie samego. Ten film uczy pokory. Pokazuje, że nie wolno się poddawać, tylko warto, mimo ograniczeń, iść do przodu i bez względu na wszystko, nawet mimo poczucia braku sensu, odzyskać wiarę w siebie. Historia grupy ludzi, zupełnie różnych od siebie, pokazuje, że można dojść do wszystkiego, do czego się chce, jeśli tylko ma się odpowiednio dużo ambicji, samozaparcia i motywacji i zawsze każdy
znajdzie takie miejsce, do którego będzie pasować. Tytuł oznacza, że każdy w swoim życiu może przejść metamorfozę. Tak jak gąsienica, która przemienia się w pięknego motyla, symbolizując nowy początek i wyzwolenie z ograniczeń. Z tego filmu pochodzi niezwykle motywujący cytat: im trudniejsza jest walka, tym większe będzie zwycięstwo. Każdy bowiem ma w sobie jakiś talent i pozytywne cechy, nad którymi warto pracować bez względu na opinię otoczenia. Polecam ten tytuł każdemu, nawet tym osobom, które narzekają na brak czasu. Na pewno uda im się wygospodarować 20 minut. Właśnie tyle trwa Cyrk Motyli. Nie bez powodu mówi się, że obraz jest warty więcej niż 1000 słów. Od czasu, gdy bracia Lumière opatentowali kinematograf w 1895 roku, w branży filmowej bardzo wiele się zmieniło, a możliwości współczesnego kina wciąż wzrastają. Filmy na co dzień zapewniają rozrywkę i relaks, uczą i pobudzają do myślenia, a nawet pomagają zrozumieć rzeczywistość. Dzięki nagraniom z odległych zakątków świata można poznać różne miejsca i obcą kulturę. Dziedzictwo audiowizualne pozwala też młodszym pokoleniom zobaczyć, jak wyglądało życie codzienne i zwyczaje przodków. Jeden z najbardziej fascynujących i kontrowersyjnych gwiazdorów rocka, Jim Morrison, w 1965 roku ukończył studia na Wydziale Filmowym Uniwersytetu Kalifornijskiego. Ale zamiast odbierać dyplom na ceremonii zakończenia, brał udział w przypadkowym spotkaniu na plaży w Venice Beach z pianistą Rayem Manzarkiem, który był jego znajomym z czasu studiów. Tak powstał kultowy zespół The Doors, a Jim został legendarnym wokalistą. Jednak to już materiał na inną opowieść. Ja chciałabym się skupić na wątku filmowym. Gdy Jim zaczynał studia, pisał: atutem filmu jest to, że nie ma tu ekspertów, nie ma żadnych arbitrów. Każdy może przyswoić i zawrzeć w siebie całe dzieje filmu, co nie jest możliwe w innych dziedzinach sztuki. Z kolei na późniejszym etapie swojej edukacji, w trakcie rozmowy z Jerrym Hopkinsem, korespondentem magazynu Rolling Stone i współautorem książki, którą polecam, Nikt nie wyjdzie stąd żywy, podkreślając rolę filmu, Jim powiedział: interesuje mnie film, bo jest on dla mnie najcelniejszym wśród form sztuki odwzorowaniem rzeczywistego biegu świadomości, zarówno w życiu wyobraźni, jak i w codziennej percepcji świata. Wszystkim wielbicielom kina życzę inspirujących, dopasowanych zarówno do nastroju, jak i do potrzeb, filmów z sugestywnym przekazem, które oddziałując obrazem i dźwiękiem będą docierać do najgłębszych poziomów percepcji i zostaną w pamięci jak najdłużej. By każdy z Was, drodzy słuchacze, mógł po zakończonym seansie powiedzieć jak Morgan Freeman w roli Reeda Readinga w filmie Skazani na Shawshank, czyli: jestem tak podniecony, że ledwo mogę usiedzieć. Zachęcając do zaglądania na kanały Powiatowego Urzędu Pracy, w Piekarach Śląskich, w mediach społecznościowych, dziękuję za wysłuchanie tego specjalnego odcinka i do usłyszenia. Mówiła do Was Aneta Wieczorek.